Planowaliśmy tego, że nasza inauguracja wypadnie w Dzień Świętego Hieronima, ale to jest dobry znak. Cieszą się szczególnie pewnie filologowie, a zwłaszcza pracownicy i studenci dwujęzykowych studiów dla tłumaczy, bo Święty Hieronim to chyba największy tłumacz wśród tłumaczy. Jak szkoła rolnicza rozstawiała dobre imię miasta Krosna i rozstawiała dobre imię Suchodołu, tak i ta szkoła to samo będzie robić, a przede wszystkim będzie dobrą wizytówką dla nas tutaj stojących, no i dla miasta, i dla dzielnicy. Inauguracja Roba Weleńskiego jest wielkim i radosnym świętem każdej uczelni. W tym dniu przychodzą do niej nowi, młodzi ludzie. Studenci niosący ze sobą pasję, ciekawość. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze. Proszę o pomoc Pana Bronisława i Pana kanclerza. Ja przed na czerwone. Zmieni na czerwone. Proszę o przyjęcie wyrazów szacunku oraz dalszych sukcesów w realizacji wszelkich planów i zamierzeń. Gospodarka rozwija się bardzo dobrze i trzeba robić wszystko, aby to tempo rozwoju gospodarczego utrzymać. Wiedza musi być jednak zweryfikowana przez doświadczenie i mądrość. Tylko wówczas bowiem to, co zostanie pomyślane i wytworzone, będzie dobrze służyło społeczeństwu. Serce rośnie, gdy powstaje jakieś dobro, gdy poszerza się obszar dobra. Ale początek roku akademickiego to również perspektywy, plany na przyszłość, marzenia. Młodzież akademicka to ta część młodzieży, która wpisuje się w wyzwanie Jana Pawła II. To wy, drodzy Państwo, należycie do tych, co wymagają od siebie, choćby inni nie wymagali. Zachęcam wszystkich studentów do zaangażowania w życie uczelni, do działania w organizacjach akademickich, uczestniczenia w życiu społeczno-kulturowym regionu. Dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ten rok i ta inauguracja jest wyjątkowa. Wyjątkowa dlatego, że w ręce zarówno pracowników, kadry naukowej, jak i studentów oddawany jest do użytku dzisiaj nowy obiekt dydaktyczny. Był to i jest, proszę Państwa, sukces, w którym wraz z ówczesnym marszałkiem, panem Bogdanem Rzońcą, możemy się zawsze pochwalić. Mam ogromny zaszczyt być dzisiaj z Państwem w dniu tak wspaniałego, uroczystego otwarcia tego pięknego obiektu i w dniu inauguracji akademickiego roku szkolnego 2011-2012. Kilka kilogramów dokumentacji do pana ministra, profesora Jerzego Handke. No i powstała uczelnia. Wygraliśmy konkurs i zaprojektowaliśmy tą wspaniałą aulę i modernizację istniejących budynków. Pani minister pisze, mamy zabezpieczony wzrost finansowania szkolnictwa wyższego do 2015 roku. Nie zabraknie więc funduszy ani na symboliczny papier i atrament, ani na sfinansowanie twórczego wysiłku. Panie Państwo, tyle dobrych życzeń, teraz do pracy. Chcemy przyjąć nowych studentów, przynajmniej w delegację, uroczyście w poczet do społeczności naszej. Wobec tego oddam głos pani rektor profesor Maria Ruda, przeprowadzi tę część naszej uroczystości. Dziękuję bardzo. Uprzejmie proszę o zaproszenie studentów do inauguracji. Dbać o godność i honor studenta
dbać o godność i honor studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Ogólnie rzecz biorąc, ogromnie się cieszę, że mogłam wyjechać do Monachium i gorąco polecam to każdemu, kto tylko ma możliwość wyjazdu. Uczelnia ma podpisanych kilka umów z uniwersytetami amerykańskimi, stąd też zapraszam Claire, Katrin, Melissę i Tomasa do nas. The four of us are part of the foreign exchange program. We all chose to come to Krosno because of how highly recommended it was. Wiemy, jak sobie uświadamiamy, jak ona wygląda, składa się ona z kotła. To jest to wielkie, największe urządzenie pośrodku, produkujące pale. Tutaj po lewej stronie są dozowniki paliwa. W tym przypadku jest to paliwo węglowe. W zakresie temperatur, w którym jesteśmy, ta skala, która jest na osi pionowej, jest skalą logarytmiczną, skalą wykładniczą. Te krzywe, które tutaj są, w rzeczywistości są znacznie bardziej strome. I warto zwrócić uwagę, że Szanowni Państwo, rok akademicki 2011-2012 uważam za otwarty.